W tym nagraniu pokażę Wam, jak prawidłowo zachować się podczas kichania czy kaszlu, bo niestety mamy z tym problem i nie zakrywamy ust. Bardzo ważne jest to, aby zakrywać usta i nos, bo właśnie taką drogą przenosi się wirus. Tak też nie zakrywamy ust, ponieważ wszystkie kropelki teraz mam na ręku. A co potem z tą ręką robię? Podaję innym, włączam światło, drapię się po twarzy. Tak nie można robić. Musimy kasłać w pachę. Tak minimalizujemy roznoszenie się wirusów. Możemy też kichać w jednorazową chusteczkę, ale należy pamiętać, aby tą chusteczkę ostrożnie wyrzucić do zamkniętego kosza, a potem umyć ręce. A jak myć ręce? Zapraszam do kolejnego materiału.